Wprowadzane aktualne zmiany na polskim rynku aptecznym inspirowane są w pewnym zakresie zmianami, które już zostały kilka lat temu wprowadzone na Węgrzech. Założenie było podobne jak w Polsce, czyli takie, żeby wyłącznie farmaceuta mógł otwierać nową aptekę oraz żeby tak naprawdę nowe punkty apteczne sieci nie mogły być otwierane. Po kilku latach analizy konsumenckie i analizy rynkowe wskazują, że po pierwsze produkty lecznicze, które były i są dostępne w aptekach, zdrożały, a ich dostępność zmalała. Można zastanawiać się nad przyczynami takiego obrotu sprawy i można upatrywać tutaj głównej przyczyny polegającej na tym, że zmniejszenie dostępności, możliwości otwierania nowych aptek przez sieci apteczne spowodowało, że nowe apteki po pierwsze nie były otwierane, więc zmalała, można powiedzieć, konkurencyjność. Po drugie, należy wziąć pod uwagę taką bardzo prostą rynkową zależność, zgodnie z którą sieci aptek mają zwykle nieco większą siłę nabywczą i lepszą możliwość chociażby negocjowania cen konkretnych produktów dostępnych w ramach właśnie tych sieci. Konsekwencja jest prosta. Brak możliwości negocjacji w większej grupie niestety może powodować, że produkty lecznicze również w Polsce będą jak nie na tym samym poziomie, czyli ich dostępność będzie, powiedzmy, podobna, a nie większa, to być może będzie mniejsza, bo właśnie te produkty będą droższe. Co więcej, być może jest tak, że niektórym przedsiębiorcom nie będzie opłacało wprowadzać się na polski rynek niektórych produktów leczniczych z uwagi na to, że oczekiwana cena ich zbytu nie będzie dla tych producentów lub dla samych aptek najzwyczajniej w świecie atrakcyjna.